Więc jesteśmy częścią systemu. W systemie jest mama, tata, dzieci, których tu nie widać, dziadkowie, których tu nie widać, ale zaraz chcemy pokazać Wam graficznie to, jaki bałagan może się pojawić, gdy ktoś znajdzie się nie na swoim miejscu. Nie jestem najlepsza w rysowaniu, ale spróbujmy narysować. Kwadraciki to będą mężczyźni, powiedzmy, że to jest mąż, kółeczka to są kobiety, to będzie żona. I oni są małżeństwem. I tu na przykład mamy dziecko, dziecko jeden, to będzie tata, mama, drugi na przykład będzie chłopiec i na przykład trzecie dziecko, też dziewczynka. Jeżeli mówimy o systemie, to też są nasze systemy pochodzenia, nasze rodziny pochodzenia, czyli mój tato, moja mama, na przykład ja mam akurat jeszcze siostrę, mam jeszcze brata, no ale powiedzmy, tu jest siostra, jej rodzina i jej dzieci na przykład. I oczywiście jest też rodzina pochodzenia mojego męża, czyli teść, teściowa i można powiedzieć, że każdy z nas pełni swoją rolę. Kłopoty się zaczynają, jeżeli jest jakieś zamieszanie ról. Na przykład, jeżeli dziadkowie zaczynają pełnić rolę rodziców wobec dzieci. Na przykład, jeżeli nasza rodzina, nasza relacja nie jest na pierwszym miejscu, ale na przykład żyjemy bardzo życiem rodziny pochodzenia. Stąd jest wiele nieporządków. Czasami jest tak, że w sposób nieświadomy zbyt duże związanie, nie wiem, żony czy męża ze swoją rodziną pochodzenia, ze swoją mamą, ze swoim tatą, może nawet spowodować rozbicie relacji małżeńskiej. Nawet czasami jest powodem rozwodów. Także nie jest dobrze, jeżeli relacja małżeńska nie jest na pierwszym miejscu, ale na przykład dzieci są najważniejsze. Czasami jest tak, że kobieta ma większy związek z dzieckiem niż ze swoim mężem. Co wtedy jest? Zobaczcie, że wtedy, jeżeli nie jest tutaj ta relacja nie jest na pierwszym miejscu, a dzieci na drugim, ale na przykład ja mam zbyt dużą relację ze swoimi dziećmi, to wtedy odcinam się od swojego męża. To wtedy jest tak, że relacja małżeńska jest zaburzona i kto jest na wylocie? Na wylocie jest mąż. A powinno być tak, że nasza relacja małżeńska jest na pierwszym miejscu, a dzieci wtedy spokojnie mogą odejść w pewnym momencie w świat i żyć swoim życiem, założyć swoje rodziny. Wtedy, kiedy małżonkowie są dla siebie najważniejsi, potem dzieci, potem nasze rodziny pochodzenia. A więc możesz się zastanowić, w jakim miejscu swojego systemu rodzinnego się znajdowałeś jako dziecko. Może byłeś najważniejszy dla mamy albo najważniejszy dla taty, co nie było korzystne dla ciebie, albo w jakim miejscu teraz swojego systemu się znajdujesz. Każdy może to sobie spokojnie przeanalizować.